Siemano, dzisiaj wielkie starcie markerów akrylowych, są to moje pierwsze markery akrylowe w ogóle jakie sobie kupiłam, to znaczy te z Karin, ja dostałam 3 albo 4 kolory w jednej paczce, m m miałam subskrypcję w Upcraycie, o i tam w którymś pudełku były cztery markery właśnie Karin, Ponieważ zainteresowałam się tym tematem, to kupiłam sobie właśnie zestaw podstawowy i do porównania kupiłam sobie poskę i będziemy to dzisiaj testowali, jaka jest różnica między nimi. Z markerami od Karin jest sprawa wygląda o tyle ciekawie, że są to markery polskie. One są robione w Polsce, jest to polska marka. Natomiast ta dostępność wygląda trochę dziwnie, to znaczy, to wygląda tak, jakby kiedyś one były dostępne, a potem większość się wyprzedała. Na stronie maluje.pl można kupować kolory na sztuki, a ten zestaw ja kupowałam na Allegro i to szło w ogóle z Hiszpanii i czekałam dwa tygodnie na ten zestaw kolorów podstawowych, bo chciałam mieć cały pełny zestaw tak jakby w pudełku yy, i zapłaciłam za niego 215 zł, czyli no więcej niż za poskę. Dlatego, że za poskę, mimo że mniej kolorów, to zapłaciłam niecałe 100 zł yy, na Allegro też. No i właśnie, tutaj widać, że producentem jest polski producent i nie wiem do końca o co chodzi. Może oni będą zmieniali siedziby czy coś. Ta strona internetowa ich też wygląda ciekawie. Jeżeli chodzi o Karin. Tutaj mamy poskę. Ja kupiłam sobie ją na Allegro. Wiecie, na Allegro sprzedawcy często wystawiają e, licytacje. Tak jakby to były zestawy, ale one nie są w opakowaniu, tylko sprzedające sobie wybierają jakieś tam kolory. Dają im jakąś fikuśną nazwę. I sprzedają. Ja sobie kupiłam taki zestaw. Niestety kolory w tym zestawie się skończyły, i tam dobrali mi po prostu tak jak pan uważał, tak dobrał kolory. No i wyszło na to, że mam drugi zestaw tak jakby kolorów podstawowych, z tą różnicą, że zielony nie jest takim typowym zielonym, tylko jest jasny. Ale to zobaczcie na słoczu. Tutaj słocze zaczynam już je robić. Wykonuję je na papierze Bristol od Paper Concept. Dostałam ten blok chyba do jakiegoś zamówienia. W ogóle Paper Concept często właśnie daje swoje bloki jako gratis do zamówień, i niektóre z nich są spokojne, a niektóre z nich nie przypadają mi za bardzo do gustu. W każdym razie tak, przechodzimy do słoczy. E, tutaj to, co ja zauważyłam robiąc słocze, to to, że markery POSKA są bardzo łatwe w użytkowaniu. To znaczy, wiadomo, trzeba je aktywować na początku, ale później one bardzo szybko i gładko suną po papierze. Więc ja sobie wyobrażam, że do jakiegoś line artu, czy do jakichś prostych właśnie takich szkicowych rysunków, czy do detali, to te markery są świetne. <laughs> Niestety, wydaje mi się też, że one strasznie żrą papier i to chyba nieważne na jakim papierze, bo no, wydaje mi się, że dobry papier do tego dobrałam. On, on nie jest jakiś tam może super gruby, tak jak akwarelowy, ale to jest taki prawie techniczny. Blok, a jednak wyżera ten papier, co widać tutaj na tym słoczu pomarańczowego koloru. Tutaj widzicie, jak aktywowałem kolor czerwony i jak one od razu są gotowe do pracy. Jak tylko je aktywujecie, to one przepięknie suną. I właśnie producent na swojej stronie, bo czytałam na stronie POSKI, chcąc dowiedzieć się trochę czegoś o tych markerach, między innymi pisze właśnie o tym, jak ta firma Mitsubishi. Wymyśliła ten taki mechanizm, który wyzwala farbę i sprawia, że one są bardzo łatwe w użyciu. Poza tym nie dowiedziałam się za dużo na stronie producenta, co było dla mnie ciekawe. Miałam wrażenie, że czytam po prostu jedną wielką reklamę tego i strasznie się rozpisywał producent na punkcie tego, jak bardzo z daleka widać, że to jest markowy marker i jaki on ma świetny design. Mówiąc o designie, szczerze mówiąc, te markery one nie wyglądają na nic specjalnego. To jest oczywiście op op opinia subiektywna moja, ale no nie wiem. <laughs> Jeżeli chodzi o komfort użytkowania, to faktycznie one są fenomenalne. Ale czy design mają taki super piękny i niesamowity? Nie wiem. Po prostu wszyscy je znają, bo są popularne, więc dlatego się może dobrze kojarzą. Natomiast no, niełatwo, nie było takie łatwe znaleźć info, ile dokładnie tej farby jest w środku i tak dalej. Dowiedziałam się, że tam mają dużo różnych typów tych markerów i dużo różnych końcówek, w tym końcówkę pędzelkową. Natomiast nie widziałam, żeby ktokolwiek jej używał jeszcze na YouTubie i sama chyba nie zamierzam jej testować na razie. Mm. No i średnio, po prostu ta strona producenta zrobiła na mnie średnie wrażenie. Po prostu miałam wrażenie, jakbym czytała dosłownie broszurkę, która opisuje tylko jak, jak bardzo jest to wspaniałe, ale bardzo mało konkretów tam było. No ale jeżeli chodzi o konkrety, to dowiedziałam się jeszcze ile jest kolorów. I kolorów w pełnej gamie jest chyba 66, ale w tym jest 8 kolorów metalicznych jakieś kolory pastelowe czy coś. Więc jeżeli ktoś nie używa generalnie takich kolorów, to wcale ich nie jest tak dużo, ich wychodzi około 50. No i dla porównania, Karin ma dużo większą rozpiętość, dlatego że no, też mają kolory metaliczne, ale Karin ma ponad 80 kolorów. Więc wydaje mi się, że tam trochę, trochę może więcej kolorów jest akurat w tych dekobraszach. I tutaj właśnie widzicie, jak ta końcówka pędzelkowa działa, jak bardzo. Dużą różno, różnorodność linii możecie uzyskać y, tym jednym markerem. Po prostu mm, mark making tutaj można wynieść na wyższy level, ale to, to, co też możecie zauważyć, to to, jak bardzo one są transparentne. Widzieliście, poska po prostu, tak jakby farbą plakatową, przykrywa wszystko na gładko, powiedzmy, no jeżeli wam nie zeżyre papieru. A te markery mają w sobie coś, Takiego bardzo mocno transparentnego, i często musiałam użyć więcej niż jednej warstwy, żeby to jakkolwiek dobrze wyglądało. Może z wyjątkiem ciemnych kolorów, jak robiłam jakieś tam line art albo kropki, czy coś, to wtedy spokojne wyglądają. Przy większych powierzchniach ta transparentność może być zaletą, ale może być też bardzo dużą wadą. Ja pamiętam, że trochę się frustrowałam, później robiąc jakieś tam rysunki, właśnie z tego powodu, że. Te kolory były tak transparentne i może przez to, że one są tak transparentne i cienkie, tak jakby ta warstwa jest tak cienka, że te markery szybko wysychają i blendowanie kolorów było trudniejsze. Według mnie blendowanie kolorów, a zwłaszcza w połączeniu jasny z ciemnym, było wręcz niewykonalne. I to będzie widać później, jak będę rysowała takie liście na dole, demonstracyjne powiedzmy, że jednak to blendowanie lepiej wygląda... Przy markerach od poski. Natomiast patrzcie na kolory. Według mnie już tutaj widać, jak bardzo te kolory różnią się od siebie. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że patrząc na lewą stronę, czyli poska, te kolory tak jakby w zestawieniu z tym, co jest po prawej stronie, to wyglądają na trochę wypłowiałe. Szczerze mówiąc, tak jakby były blade, nie wiem na ile to jest dobranie odpowiedniego koloru, a na ile po prostu ta kolorystyka wygląda w taki sposób. Na pewno markery Karin tutaj na Plus wypadają po prostu bardzo soczyście, że tak to ujmę. Z drugiej strony, jednak to co też widać po słoczach, to to porównajcie sobie te zielone kolory. I nie chodzi mi o różnicę w kolorze, bo to jest tylko różnica w kolorze. Patrzcie na kolor Gras. Tam widać po prostu paski. Ten kolor jest tak transparentny, że musiałabym nałożyć kilka warstw, żeby mieć gładką powierzchnię. I to może być frustrujące, zwłaszcza dla dzieci. Mnie raczej dzieci nie oglądają, ale poska jest bardzo popularna, zwłaszcza wśród dzieci, bo jest, po prostu była viralem. I gdyby jakieś dziecko miało sobie dostać, albo kupić margery od Karin, to bardzo możliwe, że rzuci je w kąt i zacznie beczyć po prostu, dlatego, że one są trochę frustrujące. Ja sama czułam delikatną frustrację, porównując oba te markery i próbując zrobić nimi to samo. Natomiast rezultat końcowy <gryw> z kolei bardziej mi się podoba w wyniku w przypadku markerów Karin. No, i tutaj będzie widać, właśnie jak rysuję sobie takie przykładowe liście, bo jeszcze nie wiedziałam za bardzo jak podejść do tego tematu i to może to jest ważne, ale to są moje pierwsze w ogóle markery akrylowe, którymi no, coś robię. Poza tymi, które tak jak mówię, miałam w upgrade jakieś cztery kolory. No i coś tam nimi robiłam, ale nie wiem, jakoś inaczej, inaczej to wspominam. Może to jest tak jak mówię, kwestia dobrania kolorów, bo tam był na przykład Taki ciemny, pomarańczowy, był brudny, zielony, i to jakoś tak łączyło się w całość, nie? I tak jak mówię, te ciemne kolory od Karin łączą się ze sobą lepiej niż jeżeli próbujecie połączyć ciemne z jasnym. Tutaj widzicie, jak próbuję wyczyścić sobie marker na okładce tego bloku, bo bardzo szybko się zabrudził. No, generalnie żółty szybko się brudzi, w akwareli mam to samo. Um, i tutaj robię właśnie to samo co po lewej, tylko tymi markerami Karin. Dodam jeszcze, że bardzo podoba mi się opakowanie. Ja wiem, że one były droższe, no bo były droższe i w sumie 215 zł to jest dużo, ale one są w bardzo fajnym opakowaniu. Ono jest zamykane tak, jakby na magnes. I wydaje mi się, że ta podstawka jest delikatnie wyprofilowana w taki sposób, że końcówka tych markerów jest delikatnie pochylona w dół. Tak mi się wydaje. I zaletą tego jest to, że po pierwsze, przechowujecie je w odpowiednich warunkach, tak żeby ta farba zawsze miała szansę spłynąć tam do końcówki. A po drugie, producent, tak jakby to pudełko jest. Po pierwsze jest fajne, a po drugie jest funkcjonalne, dlatego że producent dopisywał w ulotce, którą czytałam, by the way, po polsku, bo mimo, że przyszła mi po hiszpańsku, to strona producenta jest zrobiona prosto, surowo, ale są konkrety i pobrałam sobie PDF-a, właśnie bardzo łatwo, na nie musiałam długo szukać. Pobrałam PDF-a, klikam Polski i przejechało mi na stronę, gdzie jest po polsku napisane, i tam właśnie w tej instrukcji hmm, producent podaje, że po skończeniu malowania wystarczy tak jakby te wszystkie markery wsadzić tam z powrotem do pudełka i obrócić je na chwilę. Tak jakby końcówką w dół i potem odłożyć na półkę. I to ma niby w jakiś sposób mm, zapobiegać takiemu przedwczesnemu wysychaniu tych markerów. Natomiast co się stanie, jak on wyschnie? To znowu było napisane w ulotce od Karin. Na stronie Polski chyba nie widziałam, żeby jakieś takie porady tam były, ale na stronie tych markerów od Karin, DecoBrush, było napisane, że żeby aktywować marker, który Wam wyschnie, wystarczy go wsadzić na parę sekund do wody i później znowu próbujecie nim po prostu pisać, próbujecie go rozpisać gdzieś na jakiejś tam kartce i powinno być ok. I to samo należy zrobić w wypadku, gdy ten marker Wam się zabrudzi, co? Na pewno będzie się działo, zwłaszcza jeżeli będziecie próbowali łączyć no jasne z ciemnym, co jest oczywiste. Zdaję sobie z tego sprawę, że mówię o oczywistych oczywistościach. Mm, tutaj bardzo fajny przykład. Właśnie robię kolejny liść po prawej stronie, i tutaj zobaczycie to, co najbardziej zabolało mnie w tych markerach od Karin, czyli ta ich, nie wiem, transparentność. Patrzcie na to. Próbowałam to blendować. Próbowałam połączyć żółty z zielonym. No i niby żółty da się położyć na górę zielonego, i to widać, ale tutaj ja już naprawdę przyciskałam ten marker. Starałam się, i nie udało mi się tych farb tak, jakby połączyć ze sobą. Nie udało mi się tego tak wyblendować, jakbym chciała. Natomiast to nic, bo efekt końcowy muszę przyznać, i tak mi się podoba, natomiast trochę. Zawiodłam się na tym, że nie mogę tak jakby tego zielonego rozpuścić tym żółtym. No ale później przeszłam do robienia kropek i robienie kropek akurat podoba mi się trochę bardziej w przypadku właśnie marki Karin, dlatego że no, ta końcówka pędzelkowa po prostu jest bardziej przyjemna, jest bardziej intuicyjna. Wiem jak czymś takim pracować. Wiem, że jak przycisnę, to będę miała inny efekt. A poska ma. Ta końcówka jest taka sama, przewidywalna. Jak przyciśniecie, to na po prostu schowa się do środka. Więc dużo większe zróżnicowanie i taką, nie wiem, ekspresję, czy taki efekt malarski bardziej tutaj jest po, po stronie markerów od Karin, tak naprawdę. No tylko zależy mm, od waszej preferencji, od tego, co wy chcecie robić. Jeżeli chcecie robić rzeczy bardziej takie, nie wiem, geometryczne i po prostu sobie wypełniać kółka i kwadraty. To raczej poska. Chyba, że nie wiem, zależy Wam na kolorach i to, jak bardzo gładka jest powierzchnia, to nie, nie zależy Wam na tym za bardzo. Chodzi mi o, o to, jak kolor pokrywa powierzchnię, bo poską dużo łatwiej jest szybko pokryć dużą powierzchnię jednolitym kolorem, jedną warstwą, niż markerami Karin. W przypadku markerów Karin, tam trzeba się trochę pobawić, trzeba dołożyć tego markera. Tutaj narysowałam dla siebie takie wisienki. Na górze jest Karin, na dole jest uwaga Poska. I o ile Poska może podoba mi się trochę bardziej konstrukcyjnie, jeżeli mogę tak to opisać, to te kolory są jakieś takie biedne, takie wypłowiałe, takie jasne. I tutaj to samo przy tych czarownicach. To są akurat czarownica z książki, którą Srebrna Igła poleca kiedyś na swoim kanale. To jest książka Rysowanie w dziesięciu krokach Kawaii. Bardzo spoko. Ale tak, tutaj po tych przykładach, właśnie z tej książki widać główne różnice między tymi markerami. Zaczynając od poski. Tutaj rysowanie tego było bardzo szybkie i bardzo łatwe, ale no zobaczcie, jak to wygląda. Może tu jest mój brak skila, no ale z drugiej strony, na dokładnie tym samym papierze, obok są inne markery, zrobione w tym samym czasie i wyglądają lepiej. Według mnie. Czyli tak, po lewej jest poska, kolory są takie trochę blade, trochę wypłowiałe, ten marker no zżera papier, nie ma za bardzo zróżnicowania w linii, twarz, no próbowałam blendować różowy z białym i z żółtym, żeby tam zrobić jakiś skin tone, no bo nie mam kolorów pastelowych, ani nic takiego, średnio to wyszło, wygląda na brud, po prostu brud, więc takie średnie miałam doświadczenie, Robiąc tą czarownicę po lewej stronie nie podoba mi się ona za bardzo. Z drugiej strony bardzo łatwo było ją zrobić, więc to jest zaleta poski. Przechodzimy do Karin. To już dużo bardziej mi się wygląda. To wygląda wręcz trochę jak taki digital art, z tym, że widać, że tutaj jest problem właśnie z tym, jak bardzo one są transparentne. Spójrzcie na tą jej togę, czy co to jest, tą sutannę. Ona jest fioletowa. I tutaj są przynajmniej dwie warstwy tego fioletowego koloru, to jest chyba oberżyna i widać linię, widać po prostu spod spodu te warstwy, takie nierówne paski się porobiły, bo tutaj jest właśnie problem z transparentnością, że trzeba dołożyć tych warstw. Z drugiej strony kolory po prawej stronie są dużo bardziej żywe, linia jest dużo bardziej zróżnicowana i generalnie podoba mi się bardziej.